Miód pszczel jest jednym z najbardziej naturalnych oraz wartościowych składników ludzkiej diety. Tymi słowami rozpoczyna się jedna z polskich publikacji naukowych poświęcona badaniom aktywności miodu. Z własnych obserwacji wiem, że część osób tak właśnie postrzega miód. Z drugiej strony wiele osób uważa, że miód to tylko źródło cukru i nic więcej. Dlatego też postaram się dziś możliwie rzetelnie przedstawić korzyści i zagrożenia związane ze spożywaniem miodu, w tym wskaże, który rodzaj miodu jest najzdrowszy. Program zacznę właściwie od krótkiego rankingu miodów. Tak naprawdę stosunkowo trudno oceniać miody pod kątem zdrowotnym, bo nie mamy zbyt wielu obiektywnych kryteriów, którymi moglibyśmy się kierować. Niemniej, z uwagi na to, że jednymi z najważniejszych składników obecnych w miodach są przeciwutleniacze w postaci polifenoli, które determinują ich wartość żywieniową, a zarazem dysponujemy badaniami w zakresie oceny zawartości tych związków i to przeprowadzonymi w naszym kraju, to opierając się na zdobytych przeze mnie danych, pogrupowałem miody od tych najbardziej do najmniej wartościowych. Od razu mogę powiedzieć, że najbardziej cenne dla naszego zdrowia są miody ciemne, bo to właśnie one zawierają najwięcej dobroczynnych polifenoli i charakteryzują się najwyższą aktywnością przeciwutleniającą, która przekłada się na dalsze efekty zdrowotne. Powołując się na pracę polskiej badaczki mogę powiedzieć, że najlepszym miodem pod względem zawartości wspomnianych przeciwutleniaczy jest miód wrzosowy. Badania pokazały, że zawiera on nawet 189,5 mg polifenoli w 100 g, co oznacza dobry wynik. Jako ciekawostkę powiem, że miód ten ma charakterystyczną głęboką czerwono brązową barwę i jest znany z gęstej konsystencji, która często przybiera formę żelową. Pod względem smakowym wyróżnia się on na tle innych rodzajów miodu, ponieważ jego słodycz jest połączona z lekko gorzkawą nutą. Z tego też powodu jest on postrzegany jako mniej słodki. Na drugim miejscu w rankingu najzdrowszych miodów znalazł się miód gryczany, który tylko nieznacznie odbiega od miodu wrzosowego. Mówiąc konkretnie, zawartość w nim polifenoli wynosi 180,5 mg, czyli jest to wartość bardzo zbliżona do miodu z miejsca pierwszego. Trzecią lokatę zajmuje miód nektarowo-spadziowy. Przy czym muszę podkreślić, że pomiędzy nim a miodami z pierwszego i drugiego miejsca jest już znaczna przepaść. A to dlatego, że dobroczynnych polifenoli mamy w nim 71,8 mg, czyli ponad dwukrotnie mniej. Tyle samo polifenoli zawiera miód spadziowy ze spadzi i Glastej, stąd również i jego możemy ustawić na ostatnim miejscu podium. Kolejne, czyli czwarte miejsce zajmuje miód mniszkowy. Obecność w nim polifenoli została oceniana na poziomie 63 mg. Tuż za nim, na miejscu piątym, znalazł się miód wielokwiatowy, w którym zawartość polifenoli wyniosła 53,1 mg. Miejsce zaś szóste przypadło miodowi lipowemu, który może poszczycić się zawartością polifenoli na poziomie 47,1 mg. Na dalszej pozycji mamy z kolei miód rzepakowy, w którym znajdowało się 41,2 mg wspomnianych przeciwutleniaczy. Ostatnie miejsca, czyli ósme i dziewiąte, przypadły kolejno miodowi akacjowemu o zawartości polifenoli na poziomie 40,6 mg i miodowi rzepakowo-mniszkowemu, w którym stwierdzono 37,4 mg tych dobroczynnych związków. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.doktorbartek.pl/kośnik-dziennik. Jak zatem mieli okazję się Państwo przekonać, najbardziej wartościowe są dwa rodzaje miodów wrzosowy i gryczany. Jeśli zależy nam na osiągnięciu korzyści zdrowotnych, to właśnie po któryś z nich dobrze jest sięgnąć. Z kolei miody takie jak lipowy, rzepakowy czy akacjowy są stosunkowo mało zasobne w przeciwutleniacze i wypadają dość słabo na tle miodu wrzosowego i gryczanego. Skoro mowa o miodach, to krótko chciałbym wspomnieć jeszcze o ich walorach zdrowotnych, czyli korzyściach, jakie realnie można odnieść, gdy będziemy je regularnie stosowali. Przede wszystkim oczywiście słyną one ze swojego działania bakteriostatycznego i bakteriobójczego. Takie właściwości przekładają się z kolei na konkretne efekty kliniczne. Dla przykładu w 2021 roku została opublikowana obszerna praca naukowa, która dowiodła, że stosowanie miodu pozwala złagodzić objawy pojawiające się w przebiegu infekcji górnych dróg oddechowych. Mam tu na myśli przede wszystkim zmniejszenie częstotliwości i nasilenia kaszlu. Inną korzyścią ze spożywania miodu jest to, że produkt ten zmniejsza nasilenie alergicznego nieżytu nosa. Wśród badanych osób zaobserwowano poprawę w zakresie zmniejszenia nieżytu, niedrożności i swędzenia nosa, jak również odnotowano mniejszą częstotliwość kichania. Taki efekt wynika prawdopodobnie z tego, że składniki obecne w miodzie mogą tłumić nadmierną aktywność układu odpornościowego. Mowa tu konkretnie o łagodzeniu nadwrażliwości na alergeny występujące w środowisku. Spodziewam się, że dla niektórych osób dość zaskakujący może być fakt, że miód może mieć też korzystny wpływ na układ krążenia. Całkiem niedawno, bo w czerwcu 2023 roku ukazała się obszerna praca naukowa, będąca podsumowaniem 18 badań, która dowiodła, że spożywanie miodu skutkuje obniżeniem stężenia trójglicerydów we krwi. I co ciekawe, efekt ten był zadowalający, bo mowa tu o redukcji na poziomie 11,5 mg na decylitr. Mało tego, w tym samym opracowaniu jego autorzy zauważyli, że miód pomaga przywrócić równowagę pomiędzy poziomem cholesterolu HDL a stężeniem cholesterolu LDL i wobec tego można mu przypisać działanie przeciwmiażdżycowe. Co ciekawe, badacze jednocześnie zauważyli, że spożywanie miodu w umiarkowanych ilościach przez osoby zdrowe nie ma negatywnego wpływu na gospodarkę węglowodanową, w tym na stężenie cukru we krwi naczczo. Oczywiście mowa tu o działaniu długoterminowym, ponieważ tuż po spożyciu miodu naturalnie stężenie glukozy we krwi wzrasta, co jednak należy potraktować jako normalną reakcję fizjologiczną. Zresztą badania dowodzą wprost, że włączenie miodu do diety nie zwiększa ryzyka zachorowania na cukrzycę. Jak się okazuje, miód może być również pomocny osobom zmagającym się z wyrzodami żołądka spowodowanymi obecnością bakterii z gatunku Helicobacter pylori. W jednym z przeprowadzonych doświadczeń in vitro jego autorzy zauważyli, że miód hamuje wzrost wspomnianych bakterii. Na podstawie uzyskanych wyników w podsumowaniu swojej pracy zasugerowali oni, że włączenie miodu do diety może wspomóc leczenie farmakologiczne i skrócić czas potrzebny do pozbycia się helikobakter pylori. Jednocześnie dysponujemy też badaniami, które pokazują, że u osób regularnie spożywających miód obserwuje się mniejszą częstość występowania zakażenia omawianą bakterią. Zbierając zatem te wszystkie informacje w całość, można powiedzieć, że rzeczywiście coś jest na rzeczy, jeśli chodzi o skuteczność miodu w zwalczaniu helikobakter pylori. Przy okazji, krótko też wspomnę, że miód ma pewne zastosowanie zewnętrzne. Mam tu na myśli przede wszystkim to, że może on wspomagać gojenie się ran, w tym oparzeń, zadrapań i owrzodzeń, co zostało wielokrotnie potwierdzone w literaturze fachowej. Jeśli zaś chodzi o przeciwwskazania do spożywania miodu, to zalecam zachować umiar i ostrożność w przypadku osób chorych na cukrzycę. O ile, tak jak powiedziałem, miód nie zaburza gospodarki węglowodanowej u osób zdrowych, tak jednak w przypadku osób z cukrzycą jego zbyt duże ilości mogą pogarszać zdrowie metaboliczne. Od razu też dodam, że miodu nie należy podawać dzieciom poniżej pierwszego roku życia, z uwagi na możliwą obecność przetwalników bakterii z gatunku Clostridium botulinum, która produkuje toksynę botulinową, która to z kolei stwarza niebezpieczeństwo zdrowotne w przypadku niewystarczająco rozwiniętego układu pokarmowego niemowląt. Z podobnego względu nie zalecam sięgania po miód osobom ze znacznie osłabioną odpornością oczywiście miodu nie mogą spożywać też osoby, które są na niego uczulone, a szczególną ostrożność powinny zachować osoby z alergiami na różnego rodzaju pyłki. Tu jako ciekawostkę jeszcze powiem, że w fitoterapii zaleca się stosowanie tak zwanych ziołomiodów. W skrócie mogę powiedzieć, że są to przetwory będące mieszaniną miodu z wybraną rośliną zielarską. Zdaniem znawców ziołolecznictwa, ziołomiody mają szerszy zakres działania leczniczego niż sam miód. I w nawiązaniu do tego zachęcam Państwa do obejrzenia materiału, w którym opowiadam o korzyściach ze spożywania pokrzywy i w którym to dzielę się przepisem na miód pokrzywowy. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.